Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Monster Train. No i cóż, dzisiejszy epizod będzie niezwykle wspaniały, gdyż wreszcie rozpoczynamy grę z klanem Wurmkin, który jest z DLC-ka, więc jej, podwójne i w ogóle. I tak, jako naszych sojuszników wybrałem sobie Awokenów, gdyż to jest takie najbezpieczniejsze. Z regeneracją oczywiście, bo jakby inaczej, zawsze ta regeneracja, chociaż 2 na 10 ogólnie, tak może nas podratować. W szczególności, że nie wiem, jak działają te dziady, więc tak. W ten sposób będziemy dzisiaj podchodzić do wszystkiego. Covenant drugi. I co jeszcze tutaj dodać? Nie wiem, czy będziemy dzisiaj zbierać dużo tych kryształów, czy nie. Chociaż jak się przekonaliśmy, Divinity nie jest ciężkie do pokonania, więc tak. Wyruszamy, no i zobaczmy naprawdę, co się będzie kryło, bo czemu nie? Chociaż w tym mogą wziąć niższe, nie od razu z Detwaitem, ale dobra. I tak, walczymy dzisiaj z Talosem, czy tam Talos architektką, która będzie obniżać ataki naszych jednostek i jeszcze je ogłuszać fatalnie. Arhus, czy tam Arkus, standardowy z tego co widzę. Tak, dosłownie standardowy, nic ująć. A tutaj Serf będzie bardzo zmniejszony atak na początku. No ale tylko na początku, więc chyba dam radę jakoś to osiągnąć. A jeśli chodzi natomiast o pozostałe rzeczy, które tutaj dostajemy tym razem, to Wildwood Sap, dający regenerację, raz dwa. Znana karta, fajna, przydatna. I dwie, jakieś od tego nowego klanu, których totalnie nie znam. Pierwsza to jest Proklamacja. Attunt, czyli wszystkie bonusy do magii razy 5. Super efekt. To dodatkowo Extract 2. Dać dwa jakieś te takie dziwne kryształki po zagraniu tej karty, jeśli nie możesz zagrać tej karty. Okej. To jest ta nowa mechanika, która jest dodawana po zagrywaniu Infused Cards, nie jestem pewien, o co chodzi. I używałem tego, by aktywować swoje umiejętności i zaklęcia. Te kryształki mogą przekraczać jakieś jakby wyłączone kryształy. Ale nadmiarowe będą usuwane po końcu tury. Okej. Nie żebym wiedział nadal, o co z tym chodzi, ale niech będzie. Tak, ostatni to jest jeszcze Soul Crushing Guild, który wymaga 3. I daje to Day za 3 oraz przesuwa do tyłu. Okej, to jest mocne. Ale totalnie nie mam pojęcia, jak się tym gra, więc no, możemy przegrać. I tak, zaczynamy najpierw od wyboru, tutaj, albo mam 10 na 45, i to działa w ten sposób, inspiracja. A, to się aktywuje za każdym razem, kiedy zdobywamy te kryształki na tym piętrze. Okej, jakkolwiek to działa. To dosłownie po prostu zdaje obrażenia. Mamy właśnie coś jeszcze, nie, to tyle, jeśli chodzi o tę jednostkę. To jest Decayer, czy można powiedzieć taki mistrz składu, tak chyba najłatwiej to nazwać. A tutaj mamy koruptor, czyli taki mistrz korupcji. I powoduje to, że jednostki mają plus 5 ataku za każdy ten taki tutaj, to. Nie wiem, co jest lepsze. Ale wezmę to, bo to ma więcej ataku, tak bazowo. Ja wolę coś, co jest pewniejsze. I teraz kolejna wspaniała rzecz. Artefakty. Na początku tury jednostka na froncie, na każdym piętrze dostaje 5 życia. Okej. Albo 25% szans na zadanie 5 obrażeń jednostkom, które wchodzą na pociąg. To jest lepsze. I jako, że artefakt jest moim zdaniem badziewny, to weźmiemy jeszcze kolejny. Ale też mówiłem, że nie powinienem tego brać. Ale tak. Jednostki wroga pod naszym kryształem ognistym nie będą atakować. Potężne. O! Ale i tak, ze wszystkich opcji to jest najlepsze. Dobieramy jedną kartę więcej i odkładamy jedną na stertę. Dobierania, więc super sytuacja. A właśnie, coś jeszcze tutaj mamy? Aha. Okej. A co chodzi z tym Infused? No ja rozumiem, że to są jakieś Infused Cards, ale totalnie nie mam pojęcia, w jakim sensie Infused, poza tym, że tutaj widać to takie jakieś efekty Infused. Okej. I teraz tak, co to chciałem jeszcze dodać? Już nie pamiętam. 10 pancerza w zamian za jednostkę. Wezmę.
Możemy przegrać przez to, ale wezmę. I tak, coś jeszcze chciałem. No, to jest najlepsze, bo zawsze możemy po prostu zdecydować, co chcemy odłożyć. A, i teraz informujemy, jak to działa. Musimy tego używać do wzmacniania. I dobra, to już mówili. Infused cards, żeby to zdobywać, tak. Okej. Tak. Dobra. Na razie cichaj z tym. Czy trzy zdobędziemy? Nie zdobędziemy trzech, więc to out. I takie zostawiamy. Zaczynamy oczywiście, jakby inaczej, od niego. Przeżyje. Przeżyje, to już jest super efektem. I teraz tak, co by tu jeszcze dorzucić? Mamy trzy. Czy ono od tego zginie? Ano zginie, chyba. Zresztą nie, on zginie też, jeśli dorzucimy jego, więc tak. W ten sposób. I zrobimy tak, żeby ten już... To nie jest na jednego, to jest na wszystkich, ale na jednego podwójnie. Potężne. Bardzo potężne, dobra. No w takim wypadku tak to kończymy. Ten dostaje życie. Tutaj bitwy. Standardowo. Wszyscy otrzymują obrażenia. Piękne. I tak. Karta do oddania. 3. Jesteśmy w stanie trójkę zrobić, oczywiście. Odłożymy to chyba w takim wypadku. Tak. Od czego by tu najlepiej zacząć? Jeden zginie, ale tylko jeden, niestety. No cóż, te pancerze będą naprawdę przeszkadzać. No ale co zrobić? Co z tym zrobić? No, zlamiłem chyba. I to tak bardzo mocno, więc... A tak, jak używam tego u niego, to RIP się nakłada. Oj, tak. Zapomniałem o tym, że to tak działa. To... Jeśli będziemy dobrze tutaj rozgrywać, to w sumie... Może to przeżyjemy. Gorzej tylko, że nie mogę tego użyć. Ucieknie nam złoto. Jeszcze ci wszyscy dotrą do styrty. Ej, niebezpiecznie się robi. Niebezpiecznie się robi. Nawet bardzo niebezpiecznie. Oczywiście, że dead weight, bo jakby inaczej. Czy to jest potrzebne? Wiecie co, odłożę dead weighta. Wiem, że trochę głupio, ale tak. I to wymaga dwóch? A no, wymaga dwóch. Jest sens to zagrywać? Nie ma sensu. Więc... Więc po prostu zróbmy tak. I miejmy nadzieję, że jakoś to przeżyjemy mimo jego zlamienia już na pierwszym starciu. Co mocno mogło nam obniżyć ogólnie nasze szanse na przeżycie. No ale dobra. Którą kartę oddać? Oczywiście, że Deadweight, co innego. I tak, zgodnie z tym niestety wszyscy zginą, a on nawet nie zostanie zraniony. Ale dobra. Co by w takim wypadku tutaj zrobić? Pierwsze... To będzie głupie, ale no, użyjemy, żeby się pozbyć chociaż jednego. Bo innego sposobu nie ma. No nie ma. I teraz otrzymamy 40 obrażeń, to już dużo zmieniło. Robimy więc tak. Tak. Okej, okay, jeszcze. Tak. I okej. Okay. Nie wygramy na tym piętrze, ale tak, ale ogólnie wygramy. I to jest właśnie to, co chciałem osiągnąć. Że co by było, nie było, przynajmniej wygramy. Bo ma 8 ładunków, a tam chyba były 2 kryształy, czy coś też tego typu, więc... Nawet jak wejdzie na tamto piętro, to od razu z niego padnie, chyba? A nie, nie ma tu kryształów. Dobra, do widzenia, Deadweight. Tak. 25. Nadal trochę za mało, ale tak, no, na trzecim piętrze. Już na pewno zginie. Nawet nic byśmy musieli chyba robić. No. Nic nie musieliśmy robić. Podoba mi się. Podoba mi się to, jak to wszystko wygląda. Jednakowoż muszę być ostrożniejszy i... Jakie mam tutaj teraz opcje? Consume?
biust na wszystkie karty w ręce. Fajne. Ale okej, okay, consume 13 jednostek, 13 obrażeń i przesuń napad na tym? Nie. Infused Extract. A apply plus 15 ataku. Zdecydowanie lepsze jeszcze z Infuse, więc samo sobie będzie to trochę oddawało. I teraz tak. Potężna karta, ale droga. Potężna karta, jeśli się ulepszy. Darmowa jeszcze Infuse. No oczywiście, że Infuse. A tutaj co my tak naprawdę mamy? Okej, okay. Resolve. Czyli po walce będziemy dostawać stingi. Fajne, ale ryzykowne, bo potem będziemy mieli same stingi wszędzie, więc nope. Ten się może przydać. Za to nawet bardzo. No i dobra. Jest sukces i w takiej sytuacji co powinniśmy zrobić? Mamy jakąś jednostkę, którą warto byłoby bardzo poulepszać w sumie? Mamy jedną chyba tylko. Dobrze kojarzę? Tak, dobrze kojarzę. No cóż, czy tego gościa warto ulepszyć? Powiedziałbym, że nawet można. Jako, że bije całe piętro, to można tym nieźle skorzystać. Jeśli uda mi się zdobyć... No właśnie, coś tego typu. Widzę, że są właśnie specjalne ulepszenia. To tak, dostaniesz coś takiego. I na twoim piętrze będziemy trzymać maksa tego, żebyś po prostu się cieszył. I jeszcze quick. No nie masz multistrajka niestety, ale... Może bez niego jakoś przeżyjesz. I jeśli chodzi o ten banner, czy mam coś, co bym chciał wziąć? Mogę ją wziąć. Nawet jeśli bardziej tylko jako potem źródło jakiejś esencji, to czemu nie. No i weźmy coś tutaj. Bo jednak zapasowe pieniądze mogą się zawsze przydać. No i dobra. Wszystkie jednostki trzymają plus 4 ataku. Zamiast za jednostkę. Nie. Tym razem odpuszczę. Wiem, że niby powinienem to zrobić, patrząc na to, jakiego potrzebuję ostatnio, ale nie. Tym razem nie. I dobra. Co na obecny moment chciałbym odłożyć? Mamy 3 energie. Więc tak. Jedna energia, druga energia, trzecia energia. Nic nie muszę odkładać, więc w takim wypadku... Odłożyłbym coś, co w sumie jest najmniej nam potrzebne. Czyli to. Bo jego można spokojnie dostawić na... Jak to się nazywa? Na później. Bezproblemowo. I tak, no. Nie wiem, czy jest coś więcej do dodania w tej kwestii. Jeśli tego użyję, to zdobędzie dużo ataku. Okej. Okay. A oni wszyscy i tak zginą. No, dobra. I to jest piękne zagranie. Co prawda potraci trochę życia, ale... Co ja się tam będę tym przejmował. Jakoś to musi wyjść i... Nie, przepraszam bardzo. Ty możesz jeszcze przydać jakkolwiek, więc jedno z tych dwóch. Ona idzie tu. On idzie tu. No i już zawsze mam jakieś swoje te efekty. Czy tego używamy? Oczywiście, że nie ma podstawy, żeby tego używać. Używam czegoś takiego. I tyle. Reszty kart nie będę wyrzucał po prostu po to, żeby wyrzucić, więc... No, po prostu jest. On jest jeszcze bliżej śmierci, niestety. A, zmieniam, że to przychodzi teraz o dwa piętra. Ale dobra, jakoś to przeżyjemy. Z tych kart... To bym mógł niby zarzucić. Chociaż nie ma sensu. Więc, tak to zrobimy. Tak, ona przeżyje. Jakimś dziwnym cudem. Tak, ty dostajesz to. I to też by się przydało tutaj zarzucić, tylko czy na pewno? Stąd tobie też trzeba już dawać kryształy. Dobra, masz drugiego kryształa na wypadek, gdyby coś tam dotarło. I masz jeszcze tutaj wsparcie w postaci tego, jak mu tam... Znaczy mi tego brakuje, tego słowa. Aż zobacz, jak się nazywa, bo nie pamiętam. Steward. To chyba steward jest po prostu też na polski standard. Albo kamerdyner, może jakiś po prostu asystent. Nie wiem, jak to nazwać, naprawdę. Ja jestem kiepski w polacki języka, więc no. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. I tak, mamy 3 karty, idealnie. Trzeba dawać jak najwięcej tego. I jeszcze na niego.
Nie, na niego nie ma innej podstawy, żeby coś innego zarzucać. No i dobra, 180. Przeżyję to. Niestety. Przeżyję to. Ale mimo tego, że przeżyję, to następne piętro powinno być jego miejscem zagłady. Jak tak myślę? No, teoretycznie tak. Przecież mówię teoretycznie, bo w praktyce nie wiadomo, jak to się okaże. Zawsze mogę zlamić gdzieś w moich błędnych najczęściej i tak kalkulacjach umysłowych i... do widzenia mi z tym. No. O, no. Miałem rację, że zginie tutaj. Miałem rację. Co jest dobrze. Jeszcze zrobię coś takiego. Tym samym zginie tutaj, a nawet nic nie zdziała na rzecz niszczenia naszej armii tym razem. Więc no brawo ja. Brawo ja po prostu. Czasami potrafię myśleć, a nie tylko lamić. Ale dobra. I teraz co tu mamy z ciekawych kart? Kuszące, ale consume, więc niekoniecznie. Chociaż consume można usunąć. A drugie takie? Czym tego w ogóle potrzebujemy kolejnego? I bo to jest infuse, ale... Czy ja tego potrzebuję? Wezmę co chyba. Jednak mimo wszystko. A tutaj consume... Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To jest dobra karta. Jeszcze jak się consume usunie, to będzie jeszcze potężniejsza. No ale dobrze. I teraz coś tutaj. Albo jednostka i duplikowanie kart. Zdecydowanie jednostka i duplikowanie kart. Przy czym, jaką kartę bym chciał zduplikować tak najlepiej? Mógłbym znowu niby taką kartę, co jest może dla niektórych z was dziwne i głupie. Ale tak. Chociaż ja zduplikuję chyba to. Jest darmówką, więc zawsze można tego użyć. Jest infused. Moim zdaniem dobry wybór. I tak, jeśli chodzi o co inne rzeczy, co my tu mamy? Shell 5. Okej. Okej, to jest jakieś jakby jajko, które wymaga kryształów, żeby się wykluć. Jak się wykluje, to się dzieje jakiś efekt. Ciekawa sprawa. To przyzwie dwie błotne muchy, które są 0 na 5, ale za każdy kryształ na piętrze, na którym są, mają plus 5 ataku. A tutaj dwa ataku i dwa pancerze za każdym razem, kiedy dostajemy kryształ. Wezmę jednak jajko, bo chcę je sprawdzić, czemu nie. Tak, jaskinia, po czym jak jaskinię już zwiedzimy, to może zrobimy coś innego. Okej, jakieś dziwne coś. Okej. Tajemnicza figura, albo postać, jak nazwać. Biegnie w kierunku pociągu ze skrzydlatymi niedaleko za nią. Nie mam czasu na wyjaśnienia. Weź je i ukryj je dla mnie. I nie mogę sobie pozwolić, by być złapany z nimi teraz, więc będę musiał później wrócić. Nie przejmuj się. Zostaniesz solidnie wynagrodzony później. Szybko! I teraz tak, nie możemy pomóc, albo możemy wziąć te niebezpieczne. Okej, to jest niebezpieczne. Naprawdę niebezpieczne, bo jeśli będziemy musieli to zagrywać, jeśli tego nie zagramy, dostajemy 3 obrażenia. Nie możemy się tego pozbyć. Ale zaryzykuję, bo czemu by nie? Masz moje podziękowania i nie przejmuj się, niedługo się spotkamy. Miejmy nadzieję, bo nie chcę przegrać przez moją głupą decyzję. Wzięcia świeczki, która rani mnie, jeśli jej nie zagram. No ale tak, co my tutaj mamy za to? To nie. A tutaj mamy kartę, która zawsze będzie zaczytała... na się ręce. Musi to być zaklęcie koniecznie. Ale czy jest jakieś takie, które byłoby naprawdę tego warte? Powiedziałbym, że na razie nie. Za to możemy zrobić coś innego. Właśnie, jaka jest esencja na tym? A to ciekawe, możemy w ogóle pominąć kwestię wykluwania, żeby od razu przywoływać te muchy. Fajne. Ale czy to ma sens? Nie powiedziałbym. I jeśli coś mamy tutaj zrobić tak naprawdę,
To na obecny moment chyba zrobił w ten sposób. I w ten sposób. No. Tak jak mówiłem, wziąłem ją dla esencji. No, i jest dobrze to zrobione. Mam jednostkę, która będzie mogła się dobrze bronić. Ale czy to wystarczy? W starciu z Talos? Nie wiem. Tak więc... O nie, jesteśmy na ekstremalnym poziomie trudności. Za dużo kryształów biorę. Mówiłem, nie będę brała, biorę zawsze. No, jak cały ja. No ale dobra. Raz pociągowi śmierć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ona to tam wskakuje? No już najgorsze rozdanie, jakie chyba mógłbym dostać. Już dostajemy jedną z tych świeczek. Więc muszę jedną energię zmarnować. Tak, jego też tutaj już zostawimy na wszelki wielki. I... Którego najbardziej by się opłacało? Zlikwidować, no, tego oczywiście. Wiem, że on od razu nie zginie. No ale w ten sposób mam gwarancję, że on też padnie. A nie, teraz wszyscy padną. A, okej, okay. Zapomniałem, że to jeszcze przesuwa. No w sumie świetnie to rozegrałem. Zesłuchajmy wszystkich ich na pierwszym piętrze od razu. Sprawda nadal kosztem masywnej ilości życia, ale... Ale no. Jakoś sobie z tym poradzimy. Teraz którą kartę odłożyć? No, oczywiście, że to. I sytuacja wygląda już teraz bardzo poważnie. Jeśli ją tu postawimy, czy ona to przeżyje? Wydaje mi się, że nie. Chociaż nie jestem pewien, czy ktokolwiek tutaj by przeżył, gdyby tak to postawić. Jest tylko w sumie jedna szansa na to. Niestety to zużyje wszystkie trzy kryształy. No ale trzeba to zrobić. Po prostu trzeba to zrobić. Żeby przeżyć. Więc tak. Tak. I w sumie co bym tu chciał dorzucić? Zatrzymujmy może z tymi całymi tajemniczymi muchami. Zobaczymy, jak będą działać. A póki co tak. No nie dostałem żadnych obrażeń. Ze smutkiem stwierdzam. Ale no. Przynajmniej efekty niech się już ładują, więc lada moment może będzie lepiej. Tak, co odłożyć? Oczywiście, że odkładam świeczkę, bo nie chcę tych świeczek. I tak. Przeżyję to ze spokojem. Ciekawa sprawa. No i dobra, tutaj... Czemu? Czemu to robisz, gro? Wytłumacz proszę. Ze wszystkich możliwych efektów dałeś akurat... Akurat to, żeby jajo mi zniszczyć. Nie będę ukrywał. Strasznie nie lubię takich dziwnych zagrywek. No ale stało się, trudno. Jakoś to przeżyję. Tak, tak. Tak, w sumie. Mogę tak zrobić. Jeszcze tak i tak. No. A, dobra, wspomniałem, że on jest quick, dlatego on tak mało życia stracił. No, że jak daj jajo. Będziemy musieli muchy zobaczyć kiedy indziej. A póki co... Co my tu mamy? Milion kart. Mogę odłożyć tylko jedną, to oczywiście odkładam tą. I... Boję się, że on może przejść, bo nie mam jak go dobić. Tak, nie żartuję, naprawdę nie mam. No więc tak, żeby sobie z tym wszystkim poradzić... Wszystko jest dead, super. Tym piętrem się nie trzeba przejmować. Tutaj przeżyję ich trochę. Więc musiałbym wzmocnić jak najbardziej jego atak. Czego nie jestem w stanie zrobić. No ale zawsze przynajmniej trochę go wzmocnię. Podboostuję. A tego piętra no, nie wybronię teraz, nie mam jak. No, gdzieś go dostawię, to on zaraz zginie. No niestety. Więc przejdzie sobie tam wyżej. W sumie najłatwiejszym sposobem na to, żeby tutaj to wygrać, tak jak teraz myślę, to będzie narzucenie po prostu na Talos jak największej ilości kryształu. Jak to zrobimy, to będziemy w stanie... O, jak to się nazywa? Będziemy w stanie przetrzymać po prostu walkę z nią. W taki sposób, że ten kryształ ją wykończy. No? Tak, chyba. O, tak. Dobra. Coś jeszcze tutaj jest takiego ważnego do zrobienia na szybko?
To niestety nie tego też nie wykończy wroga. I albo mogę tutaj zwiększyć, albo to jednak. I moja odpowiedź jest tutaj. Trzeba nabudować kryształy na najwyższym piętrze. To jest ostatnia szansa na to, że jak ktoś się przedrze przez dwa piętra, będzie w stanie zginąć tam później. Bez tego po prostu nie ma nadziei. A i tak już się przebiło za dużo nam do kryształa głównego. I finałowa fala. Niestety. Coś mi mówi, że tutaj to będzie ciężko. Mimo wszystkich moich starań to ciężko. Zdecydowanie. Tak, to muszę odrzucić, co znaczy, że już nie zagramy wszystkiego. O i tak. Baristory, czy coś zmienią? Chyba nic nie zmienią, tak naprawdę. To ułatwi nam nas przyszłość, więc tak. Teraz czy Listor? Nie, ten Listor chyba nic nie zmieni, więc ją już tam zostawimy na później. I cóż, miejmy nadzieję, że to przeżyjemy, bo jeśli nie, to się załamie moim zlamieniem. Bo naprawdę podoba mi się mechanika Wurmkinów. No, dobrze, myślałem, że to by nic nie zmieniło, jak tak patrzę. Więc... dobra. Odrzucamy świeczkę, bo co innego. Tylko 79. Jeśli to rzucimy, straci dodatkowo 50, ale nic więcej nie zyskamy. Co by najbardziej się pozwało zrobić? To coś zmieni? Nic, ale dobra, przynajmniej rzuciłem. Zrobimy też tak. Może to się wydawać głupie, ale okazało się, że skuteczne, więc... Może nie jestem aż taki jełopowaty, jak mi się wydawało, przynajmniej w tym momencie. I dobra, bitwa trwa, 219 życia. Z tych rzeczy oczywiście, że wrzucę świeczkę, bo co innego. Teraz tak, jeden steward, drugiego niestety nie zmieszczę, więc tak, regeneracja tamta. Takie coś i 120. Coś mi mówi, że niestety... No niestety nie damy rady. Ale co się dziwić, pierwsze, bo jesteśmy całkowicie z tym klanem. Pierwszy raz patrzę cokolwiek, więc no... Chociaż, czy się uda? Minimalnie się udało. Minimalnie. I tak uważam, że to będzie fatalne. Pozycja, powiedzmy, na dalszą rozgrywkę, bo mamy... No, nie możemy sobie pozwolić na żaden błąd. Ale tak. Wezmę to, bo to jest potężne i do takiej jeszcze infused. Tutaj... To jest interesujące, ale... Powiedziałbym, że nie. Nawet bym powiedział, może skip wręcz. No, w sumie... Z drugiej strony, nie. Gdyby udało mi się to postawić jeszcze w jakimś innym sensownym miejscu... Nie, skip. Wiem, że może dla was to być dziwne, ale tak. I teraz tutaj mamy plus jeden do pojemności, a tutaj plus jeden do żaru. Wydaje mi się, że żar jest nam bardziej potrzebny niż pojemność w wielu momentach. I tak, usuwanie karty, nie. Życie, o i tak. Ale jest to złoty artefakt. Zaryzykuję. Artefakt może być lepszy. Fajne. Ale nie. To będzie lepsze. Jednostki będą miały losowe ulepszenia od razu ze sobą. Ojej, no to jest piękne. To jest piękne. I wezmę nawet drugą taką. Może niektórzy powiedzą, po co ci co, ale tak, potem miał dwie. Jedna quick, druga nie quick, ale nadal. I teraz co my tu mamy tak naprawdę? I tak naprawdę mamy tutaj bardzo ciekawe opcje. Po pierwsze możemy wziąć znowu to, co będzie dawało tym razem 3 żniwy zamiast 2, czyli w sumie o jeden więcej. Skuteczne? Jak najbardziej. Ale czy opłacalne? Zdecydowanie nie. Chociaż 90 zdrowia, dobra, tu muszę przyznać, to jest mocne. No ale tu, za jego ataki, dostajemy kryształ. A jak wiecie, ten kryształ... Nie tego typu kryształ, siostra. Kryształ pozytywny, nie ten negatywny. I przy okazji tak, siostra siedzi i oczywiście przeszkadza w tle, będąc cicho i tak. Ale dobra. Ale nie przejmujmy się tym. Do poświęcenia bierzemy to. I wzmacniamy to.
8 razy 3, 18 życia, quick. Mamy teraz dwie takie. Czy obie będą tego warte, żeby ich używać? Zapewne tak. Każda w innych sytuacjach. Zawsze jako idealne wsparcie. No i ruszamy. Chociaż powiem wam szczerze, boję się tego. Już mamy 75. Jak tak dalej pójdzie, to chyba znowu będziemy się mierzyć z ostatnią boskością. Bo nie umiem się po prostu oszczędzać w tych kwestiach. I teraz tak, tutaj jest ta quick, okej. Okay. Skoro tu jest ta quick, to ją zostawimy. Ustawisz ją może na najwyższym piętrze? W sumie? Tak, na najwyższym. I mamy 3 energie. To się najmniej przyda. Bo nie jest infused. Więc tak. Ty idziesz tutaj. Ty, mój drogi szefie, no ci idziesz jak zwykle tu. Teraz tak. Czy możemy kogoś ubić jakoś fajnie, łatwo? Niestety nie. Najgorzej, że on przeżyje. Ale tak. To zarzucamy tylko dla kryształa. A to zarzucamy w sumie po co? W sumie to zarzucamy po to, żeby... No, żeby dostać kryształa. Z jakiegoś innego powodu. Dobra. I chyba... Chyba zrobiliśmy najlepiej jak można. Na tym piętrze przynajmniej teraz. Dwóch padło. Super. Jeden tam niestety przeżył. Ale no. Niestety i na szczęście tylko jeden. I dobra. Ty idziesz tu. I tak, restore. Standardowo. To nic niby nam nie da, ale nadal wolę to mieć. I ją w sumie możemy tylko wsparcie zostawić. No, czemu by nie? No i smutna sprawa, nie udało się za dużo tego zarzucić, ale no, zawsze coś. Sytuacja opanowana. Jakkolwiek wszystko mogłoby sugerować inaczej. Sytuacja zdecydowanie opanowana. Chociaż, no, bardziej byłaby opanowana na pewno, gdybyśmy, jak to się nazywa, no nie tracili jeszcze tak dużo życia na naszym głównym tutaj gościu. I tak, odrzucam oczywiście to. I znowu okazja do wyhodowania much. Więc tak też spróbujemy. I co by tu jeszcze zrobić w sumie? Steward? Czy Steward coś zmieni? Nic nie zmienił. Niedobrze. Czyli musimy to aż zrobić. Niestety. Tutaj zrzucamy regenerację standardowo i no, więcej nic nie zrobimy. Trzeba po prostu czekać na rozwój wypadków. Jajko powoli pęka. I to bardzo powoli, niestety. Czy w każdej rundzie będą mieć tego przyspieszającego? Jeśli tak, to niepotrzebnie dosłownie targałem, czy budowałem to drugie piętro, skoro zawsze będzie ktoś ich przyspieszał. Bez sensu, po prostu. No ale dobra. Jakoś może się coś z tym uda zrobić. O, i tak. Nie mam na kogo tego zarzucić, więc niestety nie zarzucę znowu. Ale zrobię takie coś. Czy to coś zmieniło? Niestety nie. Tak, mogę to zrobić, żeby przynajmniej trochę ułatwić robotę i... No, oczywiście, że będzie to samo, co ciągle. Bo jak zwykle mam przyspieszającego. Po prostu w każdej rundzie musi być ten przyspieszający. Musi być. W sumie z nim bez sensu. Dziwne też właśnie, że gra nie informowała, że w każdej rundzie dostaniemy przyspieszającego tutaj. Gdybym to od początku wiedział, to bym tego drugiego piętra w ogóle nie budował. Ale coś trzeba, co trzeba. Dobra. Do widzenia, świeczka. To jest tak... Tamten zginie na szczęście, ten nie zginie. To oznacza, że trzeba zrobić po prostu tak. I tak. I tak. Nadal nie zginie. Ja coś mam dzisiaj pecha. Mówię dlatego, że pewnie nie myślę za bardzo. Mimo tego, że powinienem. A druga rzecz, że dopiero się uczę korzystać dobrze z tych... No, z tych tutaj... Nawet nie wiem, czy są bardziej... robaki, czy co. Ale no, z tego czegoś. Tak najłatwiej to chyba określić. No i dobra. A sytuacja jak to wygląda? Wszędzie spokój. I został tylko bossu do pokonania. Więc trzeba 4 najistotniejsze elementy wybrać, które zarzucimy.
Pierwszy to to, bo przywraca to pełną ilość życia. I chyba takie coś. A! Tak. Jest dobrze. Jest zdecydowanie dobrze. Niby zginą tu wszyscy nasi, ale w pierwszym pokoju pokonaliśmy bossa. Co moim zdaniem jest wynikiem takim, który powinniśmy osiągać za każdym razem. Ale niestety nie zawsze się to udaje. Ale tak, bijcie się tutaj. Walczcie, gincie w imieniu... W sumie w imieniu czego? W imieniu tego pociągu czy coś. I tak, jak już zginiecie, co? Zaraz będzie po wszystkim. No, bo akurat eksplozja kryształów wystąpiła, no i jest piękna rzecz. Dobra, to teraz tak 50 monet. Mało, no ale zawsze coś. I co my tu mamy za specjalne... umiejętności? Tutaj mamy infuza, który... Jeśli dobrze rozumiem, to chyba po prostu napełnia nam kryształy. Może. Tutaj mamy... Okej... Okay. Tutaj bardzo dużo ripa, tego całego. Potężny w takim wypadku. Drogie, ale potężne. A tu? O, no, wezmę to. Idealne będzie na jakieś takie krytyczne momenty, kiedy potrzeba jakiegoś super ratunku. Zdecydowanie. A jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, to tutaj wezmę Stingi? To jest fajny efekt, ale czy aż tyle Stingów potrzebuję? Nie, raczej to nie będzie dobry pomysł. Ale to jest za to potężne. Będziemy mogli jednego wroga sobie właśnie trzymać na stałe na jednym piętrze. Więc tak, zdecydowanie to biorę i... A, ponownie ta tajemnicza figura się tu pojawiła. Okej. Okay. I co my tu tym razem mamy? Okej. Okay. Mistyczna postać powraca. Tym razem dużo bardziej... Nie wiem, Compost chyba jest spokojniejsza ze tego typu w tym kontekście. A, mój lojalny przyjacielu. Co za przyjemność widzieć cię ponownie. Proszę wybacz mi moje maniery z wcześniejszego momentu. Byłem dosyć zajęty w tamtym czasie. Nazywam się Dante. Jestem kolekcjonerem rzadkich artefaktów. I renomowanym... Ulem w dupie do wszystkich ze skrzydłami. Do usług. No to teraz to powiem szczerze, dosyć doceniam twoją pomoc w moim czasie potrzeby. Byłem w stanie uniknąć tych... te nieznośne kreatury dzięki twojej pomocy. A za... niesienie ciężaru, wydaje mi się, że do ciebie dołączę. Jeśli tego chcesz, oczywiście. I co my tu mamy tak właściwie? Okej. Okej, wow, to jest ciekawe. Pierwsza rzecz, płaszcz Dantego dostaniemy. Plus 2 mocy magicznej za każdą kartę plagi w naszej talii. Chyba mamy już 3, więc no, nawet. Ale to lepsze, Dante the Deceptive, czyli chyba taki zwodniczy. Kiedy zagrasz go, dostaje multi-strike za każdą plagę w twojej talii. Dzisiaj będziemy miał 3 multi-strike'i. Mamy 3 plagi. Oczywiście, że cię biorę, gościu. I nawet mamy achievementa. Dantes Inferno. Okej, dobra. Świetnie. 39 minut. I takie wspaniałe osiągnięcie. No na tym chyba będzie można zakończyć spokojnie już epizoda. A gdzie pójdziemy, jak pójdziemy, w którą stronę pójdziemy, to wszystko takie inne, to już w następnym odcinku, więc tak, mam nadzieję, że ten wam się podobał, że jesteście równie, powiedzmy, usatysfakcjonowani z tego, że nie zginąłem w takich lemistych momentach, jakie dzisiaj miałem, jak ja. Jeśli tak, no to do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeśli nie, to mam nadzieję, że w kolejnym odcinku się poprawię. No i tak, no po prostu to tyle, więc trzymajcie się i hej, hej!